Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinku serii Zrób to sam. W dzisiejszym odcinku pokażę wam taki prosty odsysacz do dymu, który wytwarza się podczas lutowania. Tu mam takie wyjście. Teraz wam opowiem. Ja jestem ekologiczny, ponieważ zrobiłem go z pudełka, w którym przyszły mi części elektroniczne. Otóż jak taki wiatrak działa, jak taki odsysacz działa. Tu mamy wejście. W środku było się trochę elektroniki. Minus idzie na minus, wszystko jest podłączone do minusa od razu. Tu plus główny idzie na włącznika środek, a na włącznik włączony idzie wiatrak, plus do wiatraka. I ta dioda, która sygnalizuje, że jest włączony wiatrak, a to dioda power świeci się ciągle, gdy jest zasilanie. Dobrze. Teraz zobaczymy, podłączę nasz układ. Podłączam i zaraz zobaczymy, jak on działa. Widzimy, że dioda się świeci. Jest tu wszystko podłączone, włączymy. Zaczyna się kręcić wentylator i ta dioda. Teraz zobaczymy, jak działa nasz odsysacz. No, weźmiemy trochę dymu z kalafonii. Widzimy, że odsysacz go pochłania. Właśnie na tak. Na włączonym. Widzimy, odsysacz działa. Polecam wam właśnie budować go, jeśli często lutujecie, ponieważ te opary są szkodliwe, jeśli na przykład macie nastawioną głowę i idzie to wam prosto do nosa. A takie coś pomoże wam po prostu wyjść się to i wyrzeć do tyłu. Najpierw właśnie lutować, jeśli z otwartym oknem, z przeciągiem, ponieważ wtedy jest cyrkulacja powietrza i ogólnie warto robić to, żeby było jak najmniej szkodliwych oparów. Czyli nie palić tej kalafonii, nie wiadomo jak. Odłączyłem niestety zasilanie. Po prostu lekko podgrzać topnik, żeby się po prostu stopił, ale nie spalił. No trochę tam dymu zawsze pójdzie, ale nie palmy. Wentylatorek to taki zwykły komputerowy na 12V. Ja zasilam układ 5V. Gdyby nie diody LED, żeby zmienić rezystory, to by można było zasilać, myślę, nawet 12V lub więcej. Znaczy w sumie już teraz już się ten wentylator by spalił. Powyżej tych jednak 14V. Dobrze. Jak mówiłem, dioda power się świeci, gdy jest doprowadzone zasilanie. A dioda on, gdy jest włączony ten przycisk. Przycisk jest luzem, ale on się dosyć mocno trzyma. Tu można jakiś filtr by można było zastosować. Ja tam nie mam czasu jeszcze. Kiedyś może jakoś ulepszę, jakąś dam. Widzimy. Kiedyś może jakąś dam. Że tak powiem, gąbkę czy coś nasączoną jakimś olejem, żeby to filtrowało. Jest to taki prosty układ. Zrobiłem go. To jest jeden z pierwszych. Jest on bardzo
Bardzo on był, że tak powiem, rozważany. Było to zrobione raz, a dobrze. Naprawdę było to zaprojektowane. Schematu nie mam. Tu widzimy teraz ze story do diody LED. Tu mamy jeden, drugi. Tutaj taką termokurczkę wkładaną. Już nie zastosowałem takiej tej, bo nie wiem, miałbym po prostu jak ją zgrzać, ale o, na przykład jak chcę coś naprawić, to nie muszę tego rozcinać, tylko wystarczy, że zrobię tak. Tam w środku nic tam się nie robi, tak ze zwarć. Tu zabezpieczyłem, znaczy zabezpieczyłem, zakryłem te luty, ale to tak nie wyjść, nie wy ten. Tutaj oczywiście podstawa, czyli zmiana po prostu do czarnego, a tutaj już był ten kabelek, idzie po prostu do tego, bez żadnego tam. Tu mamy od razu minus. Minus jest podłączony od razu do wszystkiego. Czyli to już ma minus, ale plusa nie ma. Plus dostaje poprzez ten włącznik. Włącznik taki mały, jakiś, nie wiem skąd on jest. Zamówiłem go na Allegro, nie wiem do czego on się używa. Jest to taki chyba 2 A na 250 V, także mały, ale mały. Ale wariat. Ma on dużo, może noż 500 W obciążenia mieć. Dobrze. Zatem dzisiaj o takim układzie, niecodziennym, ponieważ jeszcze nie było nic takiego mechanicznego na moim kanale. Więc o jakimś układzie takim z wiatrakiem nic nie było. Jak widzicie. Tak. Chodź, odłączam zasilanie, dioda gaśnie. Widzimy, podłączam. Mogę, jeszcze można dać, co można z tym układem zrobić. Co można poprawić. Kilka rzeczy, których rozważałem. Można dać jakiś kondensator na wejściu. Ale uwaga, bo danie kondensatora uzależni, jakim napięciem możemy zasilić nasz układ. Czyli jak damy na 6 V albo na 5, to już nie możemy użyć większego napięcia. Bo taki mamy kondensator. Co jeszcze można zrobić? Otóż miałem tutaj taki moduł. Teraz pokażę wam. Taki moduł z lampki LED, taka płytka, można ją zamontować w tym miejscu, podłączyć przez odpowiedni rezystor, aby się nie świeciła tak mocno. Mamy tak, że tak powiem, doświetlenie przy lutowaniu. Powiem wam, że naprawdę się ten układ sprawdza. Na przykład będę teraz lutował, nie? Te kabelki z wczorajszego odcinka. Zobaczcie, jaki tu ma zasięg. Jestem około 30 cm, może na kamerze tego nie będzie widać, ale rozlutowuje i on, ten dym trafia do wentylatora prosto. Patrzcie. Lutuje. I dym trafia do wentylatora. Nie mierzyłem zasięgu. Myślę, że to na spokojnie z takiej odległości. Aby z takiej odległości wystarcza, bo kto po co nie wiadomo jak daleko lutuje. To im większa skuteczność, im bliżej grot jest tego. Nie można też za blisko, bo jak zahaczymy o to, to pękną te łopatki lub coś się stanie. Tu po prostu wycięłem na wymiar, zamontowałem gorącym klejem od dwóch stron. Dobra. Także to by było na tyle. W dzisiejszym odcinku zostawcie łapę w górę, komentarz pod filmem oraz suba z dzwoneczkiem.
aby nie przegapić kolejnych filmów. Zachęcam do obejrzenia filmów z serii Podstawy Elektroniki, w którym opowiadam o elementach elektronicznych. Wczoraj był taki film. Dzisiaj nagrałem dla Was serii Zrób to sam, czyli DY. Pozdrawiam Was. Dziękuję za uwagę. Nara.